Klęski żywiołowe. Zmiany klimatu. Przeludnienie. Wielkie problemy wymagające wielkich rozwiązań. Inżynieria wkracza w nową epokę. Dziś żaden problem nie jest dla nas zbyt trudny. Aby zaspokoić światowy popyt na towary i energię, pod cieśniną Beringa może powstać najdłuższy podwodny tunel świata. Inżynieria przyszłości. Witamy w tunelu pod cieśniną Beringa. Opuszczacie właśnie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i wjeżdżacie na teren Federacji Rosyjskiej. Prosimy więc przygotować paszporty do kontroli. 15 lat wcześniej. Za arktycznym kołem podbiegunowym leży cieśnina Beringa. Wąski pas morza oddzielający Alaskę od Rosji. Choć może się zdawać, że nie ma tu nic, niektórzy widzą tu żyłę złota. Rosję i Stany Zjednoczone oddziela tu zaledwie 85 km lodowatej wody. Na wschodzie jest amerykańska gospodarka zużywająca 25% produkowanej na świecie energii. Na wschodzie? Syberia ze swoimi zasobami ropy naftowej, diamentów i największymi na świecie złożami gazu ziemnego. A na południu znajdują się chińskie porty, pełne towarów przeznaczonych na amerykański rynek. Dziś prawie 75% dóbr podróżujących między Azją a Ameryką przewożą statki. Lecz co by było, gdyby zastąpić to tym? Co by było, gdyby chińskie wyroby docierały do Stanów Zjednoczonych w ciągu dni zamiast tygodni, przewożone podmorskim tunelem między Azją a Ameryką Północną? Rosja mogłaby dostarczać Ameryce ogromne ilości gazu ziemnego, a linie kolejowe i rurociągi ciągnęłyby się od Szanghaju przez Syberię aż do Los Angeles. Z powodu krzywizny ziemi linia kolejowa z Chin przez Rosję do USA byłaby nawet nieco krótsza niż szlaki żeglugowe z Azji do Kalifornii. Tunel miałby kosztować ponad 70 miliardów dolarów, lecz pomógłby zaoszczędzić znacznie więcej. Byłoby to przedsięwzięcie o bezprecedensowej skali i trudności. Aby je zrealizować, trzeba by rozwiązać wiele nietypowych problemów. 96-kilometrowy tunel byłby dwukrotnie dłuższy od najdłuższego tunelu istniejącego obecnie. Musiałby funkcjonować w niezwykle trudnych warunkach Arktyki, narażony na wielokrotne zamarzanie. Ekipy budowlane musiałyby pracować pod dnem Morza Arktycznego, a na powierzchni radzić sobie w temperaturze nawet minus 40 stopni. Wyziębienie następuje szybko. Trudno się zorientować, co się dzieje. A konstruktorzy musieliby zaprojektować tunel zabezpieczony przed pożarami i zdolny wytrzymać wstrząsy sejsmiczne o magnitudzie 7,9. Niemożliwe? Niekoniecznie. Z podobnymi problemami borykają się budowniczowie tunelu powstającego w zupełnie innej części świata. W Stambule w Turcji trwa budowa jednego z najgłębszych podmorskich tuneli, którym przebiegnie linia kolejowa pod cieśniną Bosfor. Stambuł to miasto, którego jedna część leży w Europie, a druga w Azji. Więc tak jak w cieśninie Beringa, tunel ma połączyć dwa kontynenty i pokonać morze. 11-milionowy Stambuł jest jednym z najbardziej zatłoczonych miast świata. Ruch drogowy w Stambule grzęźnie dziś w korkach, choć przez Bosfor prowadzą dwa mosty.
Po zakończeniu budowy oba kontynenty połączy linia metra, która odciąży inne środki transportu publicznego. Mosty są kosztowne i utrudniają żeglugę statków, więc ustalono, że zamiast kolejnego mostu powstanie podmorski tunel. Plan zakłada budowę 13,5-kilometrowego tunelu kolejowego, przebiegającego 50 metrów pod powierzchnią morza. Budowa prowadzona jest z wykorzystaniem nowej konstrukcji zwanej tunelem zatapialnym. Każdy segment tunelu powstaje na suchym lądzie, a potem zostaje wyholowany w morze, zatopiony i zainstalowany pod wodą. Podobną metodę da się zastosować w Arktyce. W Stambule zbudowano najpierw wielki, suchy dok, w którym stanęło 11 137-metrowych sekcji tunelu. Każda z nich jest dość szeroka, aby minęły się w niej dwa pociągi. Każdą gotową sekcję wyholowano na wody cieśniny, ustawiono we właściwym miejscu nad dnem i zatopiono. Każda sekcja ma wewnątrz kilka specjalnych przedziałów, które zalewa się wodą. Wtedy całość staje się cięższa od wody i powoli opada na dno. Gdy wszystkie sekcje zostały połączone na dnie, tunel dla ochrony zasypano piaskiem. Obecnie na ostatnim etapie prac sekcje są wciąż połączone z powierzchnią szybami dostępowymi, które wystają z wód cieśniny Bosfor, jednego z najbardziej zatłoczonych szlaków żeglugowych świata. Przez cieśninę przepływają ogromne statki, co stanowi dla nas duże zagrożenie. Gdyby któryś ze statków omyłkowo zmienił kurs i wpadł na szyb, tunel zostałby zalany. Lecz to nie jedyne zagrożenie, bo cieśnina Bosfor leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Trzęsienie ziemi mogłoby skończyć się tragicznie dla robotników pracujących na głębokości 50 metrów. Gdyby tunel został uszkodzony, pęknięcie pojawiłoby się najprawdopodobniej na jednym z połączeń między sekcjami. Na lądzie końcówki sekcji zostają szczelnie zaspawane, a pod wodą najpierw spawa się ze sobą sekcje, a potem wycina przegrody. Po ich usunięciu sekcje tworzą długi, prostokątny tunel. Ci ludzie usuwają właśnie przegrodę między sekcjami numer 7 i 8. Wymaga to wycięcia 40 ton stali, co trwa około 3 tygodni. Budowa trwa już od 6 lat i wkrótce zostanie zakończona. Zatapianie betonowych sekcji to jedna z najszybszych i najtańszych metod budowy podwodnych tuneli. To idealne rozwiązanie dla Stambułu, lecz czy ten sposób sprawdzi się też w cieśninie Beringa? Największą różnicę między oboma miejscami widać na powierzchni. Cieśnina będący w roku, co wymusza zmianę procesu budowy. Przez większą część roku trzeba budować sekcję tunelu, a potem opuścić je wszystkie pod wodę w ciągu 2 ciepłych miesięcy lata. Gdyby sekcję montowano w zimie, nie trzeba by było budować suchego, drogiego doku. Sekcje budowano by bezpośrednio na lodzie, nad miejscem, w którym mają zostać posadowione, a latem opuszczano by je na dno. Okazuje się jednak, że największe przeszkody kryją się pod powierzchnią morza. Aby budować tunel tak jak w Stambule, dno morza musi być płaskie, a zalegające na nim osady miękkie. Lecz dno cieśniny Beringa miejscami jest skaliste i pełne podwodnych wzniesień. To duże utrudnienie.
Może się więc okazać, że nie będzie innego wyjścia i trzeba będzie zdać się na droższą, wolniejszą i bardziej niebezpieczną metodę. Drążenie tunelu pod dnem morza. Jeśli podwodnego tunelu mającego połączyć Alaskę z Rosją nie da się ułożyć na dnie cieśniny Beringa, trzeba go będzie wydrążyć pod dnem. A to oznacza konieczność przedarcia się przez prawie 100 km skał pod powierzchnią lodowatego morza. Na szczęście najnowsze osiągnięcia w dziedzinie budowy maszyn drążących, zwanych w skrócie TBM, umożliwiają wykonanie tego zadania. Te stalowe potwory potrafią wydrążyć tunel w prawie każdym rodzaju skały. Budowa tunelu pod cieśniną Beringa będzie wymagała maszyny podobnej do tej, jaką dziś drąży się tunel kolejowy pod przełęczą Świętego Gotarda w Alpach Szwajcarskich. Alpy, osiągające wysokość prawie 5000 metrów, to najwyższe góry Europy. Na południe od Zurychu rozpoczęto drążenie pod nimi podwójnego tunelu kolejowego o długości 57 km. Po ukończeniu tunel kolejowy Świętego Gotarda będzie najdłuższym tunelem na świecie. Nowe połączenie pozwoli zaoszczędzić Szwajcarii miliony franków i zastąpi starą sieć połączeń. Obecna linia kolejowa wspina się na Alpy, więc pociągi nie mogą być zbyt ciężkie, bo muszą wjechać na wysokość 600 metrów, a potem z niej zjechać. Na tej linii pociągi będą znacznie dłuższe i cięższe, bo będą jechać pod Alpami, a nie przez górskie przełęcze. Tak jak w Arktyce, drążenie tunelu pod Alpami nie jest łatwe. Oba tunele drążą jednocześnie z obu stron 4 TBM-y. Adrian Wildbolz pracuje przy budowie tunelu od 8 lat i jest szefem jednego z czterech zespołów wgryzających się w góry. Tu, za tą osłoną, jest tarcza wyposażona w 70 obrotowych noży, które dociśnięte do skalnej ściany kruszą ją na drobny rumorz. W tarczy są specjalne otwory, które zbierają urobek i kierują go do wnętrza maszyny, skąd trafia on na taśmociąg i wyjeżdża na zewnątrz tunelu. Za tarczą jest zespół 10 500-konnych silników elektrycznych. Zespół ma moc towarowej lokomotywy, lecz to tylko część mocy potrzebnej do napędu TBM-u. Za częścią roboczą maszyny, aż do wylotu tunelu, ciągnie się plątanina siłowników i rurociągów, tłoczących wodę i powietrze, która wydłuża się w miarę posuwania się urządzenia. Maszyny popychają do przodu wielkie hydrauliczne siłowniki. Najpierw trzeba zakotwiczyć maszynę w miejscu, zapierając ją o ściany tunelu tymi łapami. Potem, różnicując ciśnienie w tych siłownikach, możemy nakierować głowicę w lewo, prawo, w górę lub w dół. Te łapy zapierają się o obudowę tunelu, umożliwiając dociśnięcie tarczy do skały. Tarcza będzie posuwać się do przodu dotąd, aż siłowniki rozsuną się na całą długość. Wtedy tarcza staje i cofa się, a na ścianach tunelu układa się kolejny segment obudowy, o którą będą mogły zaprzeć się łapy w kolejnym etapie drążenia. TBM zagłębia się w skały jak ogromna dżdżownica. Drążenie tunelu pod dnem Morza Arktycznego ma swoje zalety, bo robotnicy będą pracować pod ziemią, a nie na mrozie. A skały pod cieśniną Beringa są bardzo twarde, co powinno ułatwić pracę TBM-om. Można by sądzić, że w twardych skałach drąży się trudniej niż w miękkich, ale jest wręcz przeciwnie. Twarde skały na ogół nie wymagają umacniania ścian, a w miękkich trzeba stawiać skomplikowane obudowy, co jest bardzo czasochłonne. Zespoły drążące tunel pod Alpami natrafiły na mieszankę twardych i miękkich skał, więc praca posuwa się bardzo powoli.
TBM właśnie dotarł do warstwy szczególnie niestabilnych skał i istnieje ryzyko osunięcia się z tropu tunelu. Aby wzmocnić ściany i strop, założono stalowe żebra i siatki z grubego drutu. Gdy TBM minie niebezpieczną strefę i dotrze do skał twardszych, praca znów nabierze tempa. W miękkich skałach drążymy niewiele ponad metr dziennie, a w twardych 15 metrów, czasem nawet więcej. Eksperci uważają, że do budowy tunelu kolejowego pod cieśniną Beringa najlepiej będzie użyć takich maszyn drążących z tarczami o średnicy 10 metrów. Lecz ten tunel będzie dwukrotnie dłuższy niż tunel Gotarda, co wiąże się ze znacznie większym ryzykiem. Drążenie tunelu pod dnem morza jest bardziej ryzykowne niż na lądzie. Trzeba uwzględnić nacisk wody i inne czynniki. Nie ma możliwości budowy wyjść awaryjnych, więc to znacznie trudniejsza i bardziej skomplikowana budowa. Wylot planowanego tunelu jest w wyjątkowo dzikiej i bezludnej okolicy. Dostarczenie w ten rejon i ludzi, i materiałów będzie największą operacją logistyczną, jaka miała dotąd miejsce na terenie USA. Już samo przewiezienie ludzi i zapasów będzie niełatwe, bo w Arktyce nie ma dróg. Przez większość roku morze jest skute lodem, a samoloty i śmigłowce nie przeniosą potrzebnego sprzętu. Najlepszym środkiem transportu jest kolej. Lecz na Alasce najbliższa linia kolejowa jest w Fairbanks, 1200 km od placu budowy. A w Rosji jeszcze dalej. Aby dotrzeć do cieśniny Beringa, trzeba będzie zbudować prawie 3200 km nowych torów. Na dodatek tory trzeba układać na bardzo niepewnym gruncie. Po obu stronach cieśniny jest wieczna zmarzlina, a w arktycznych mrozach wszystko szybko niszczeje. Lecz nie to jest najgorsze. Po rosyjskiej stronie znajduje się trudna do pokonania naturalna przeszkoda. To rzeka Lena, której koryto ma miejscami ponad 10 km szerokości. Lena oddziela Morze Beringa od cywilizowanej części Rosji. Każdy podążający na północ transport żywności czy materiałów będzie musiał pokonać tę rzekę. Lena ma jedno z największych dorzeczy w całej Rosji. Już dziś trwają prace, których celem jest sforsowanie rzeki i doprowadzenie torów kolejowych do Jakucka. Lecz to ogromne zadanie. Jakuck, stolica i największe miasto Jakucji, był miejscem zsyłki więźniów politycznych w czasie panowania carów. Dziś jest bramą do dalekiej północy Rosji. Aby dociągnąć linię kolejową do cieśniny Beringa, najpierw trzeba przerzucić most przez Lenę, bo dziś są jedynie dwa sposoby przekroczenia tej wielkiej rzeki. Prom lub samolot. Samoloty i śmigłowce często są uziemione z powodu złej pogody, a poza tym nie mogą przenosić ciężkich ładunków. Jeśli nie będzie kolei, zaopatrzenie dla budowniczych tunelu trzeba będzie przewozić promem. Warunki są tu tak ciężkie, że w każdej przeprawie uczestniczą dwie jednostki. Pierwszy płynie torujący drogę lodołamacz, a za nim prom, wiozący na pokładzie ciężarówki, samochody osobowe i pasażerów. Przy złej pogodzie prom wykonuje dziennie tylko jeden rejs na drugi brzeg i z powrotem. A zimą, gdy lód na Lenie jest grubszy, zdarza się, że prom nie kursuje przez 4 miesiące. Każda przeprawa jest niebezpieczna. Ten prom będzie przewoził całe zaopatrzenie dla budowniczych tunelu, dopóki Rosjanie nie zbudują mostu na Lenie.
Lecz to wymaga pracy na mrozie, a zimą w Arktyce dzień trwa zaledwie 4 godziny. Słońce wschodzi o 11 i zachodzi o 15. Temperatura wynosi minus 30, minus 40 stopni. Na dworze najpierw marzną stopy, a potem człowiek cały zaczyna drętwieć. Pojawia się mrowienie, kończyny stają się sztywne. Bywa, że pogoda jest tak zła, że w ogóle nie da się pracować. Mimo trudnych warunków, ponad 160 km stąd Rosjanie już budują połączenie z najbliższą linią kolejową. Położyli już 88 km torów, a zanim dotrą do rzeki, muszą położyć jeszcze 104 km. Oto jak to robią. Brygada monterów ręcznie montuje odcinek torów. Potem maszyna wysuwa przed siebie gotowy odcinek i układa go na ziemi. Układany w temperaturze minus 50 stopni segment torowiska waży około 100 ton. Przy takim mrozie można pracować tylko 4 godziny. Ponad 500 ludzi poświęciło temu zadaniu ostatnie 4 lata. Przewiduje się, że linia zostanie ukończona za kolejnych 5 lat. Gdy to nastąpi, budowniczowie będą o krok bliżej rozpoczęcia budowy tunelu pod cieśniną Beringa. Lecz najpierw trzeba dopracować projekt tunelu, zanim ktokolwiek zgodzi się zaryzykować własne życie lub towary w trakcie 100-kilometrowej podróży po dnie cieśniny Beringa. Tunel pod cieśniną Beringa odtworzy lądowe połączenie, które istniało w czasie ostatniego zlodowacenia. Gdy powstanie tunel, będzie można dojechać pociągiem z Londynu przez Moskwę do Waszyngtonu. W ten sposób będą mogli podróżować nie tylko ludzie, lecz także towary i surowce, co powinno zwiększyć obroty handlowe. Jedyny problem w tym, że na obu kontynentach używa się torów kolejowych o różnym rozstawie szyn. W Ameryce odległość między szynami wynosi 143,5 cm, a w Rosji 152, czyli 8,5 cm więcej. Na szczęście istnieje rozwiązanie. Są dostępne specjalne wózki, które można wykorzystać do jazdy po obu torowiskach. Mają dwa zestawy kół o różnym rozstawie. Można je zamontować w standardowych wagonach tak, aby mogły jeździć i w Rosji, i w USA. Nawet jeśli ten problem zostanie rozwiązany, to wszystkich pracowników zatrudnionych przy budowie tunelu trzeba będzie chronić przed najsurowszym klimatem na Ziemi, i to przez co najmniej 10 lat. Wszystkim pracownikom trzeba będzie zapewnić mieszkania, bo przecież nie będą na noc wracać do domów. A to oznacza budowę wielkich osiedli. Brygady budujące tunel będą mieszkały w dwóch arktycznych osiedlach po dwóch stronach cieśniny. Wales na Alasce i Welien w Rosji. Te senne dziś miejscowości zmienią się w tętniące życiem miasta. Z punktu widzenia logistyki i ekonomii byłoby to zdecydowanie największe przedsięwzięcie współczesnego świata. Lecz twórcy tunelu nie będą musieli budować całego 96-kilometrowego tunelu za jednym zamachem. Mogą to robić etapami.
Pośrodku cieśniny są dwie wyspy. Większa z nich to wyspa Ratmanowa, należy do Rosji, a mniejsza, mała wyspa Diomedesa, do USA. Prowadząc tunel przez te wyspy, można by go podzielić na trzy odcinki. Wtedy nawet najdłuższy z nich byłby krótszy od tunelu pod kanałem La Manche. Gdyby skorzystano z tego planu, wyspy stałyby się stacją pośrednią, zrywając z wieloletnią tradycją podziałów. Nazywano to lodową kurtyną, bo w roku 1948, gdy rozpoczęła się zimna wojna, cały ten rejon zamknięto. Nie wolno było kontaktować się nawet Inuitom mieszkającym po obu stronach cieśniny. Nie mógł tędy przepłynąć żaden kajak. Zakończenie zimnej wojny i zniknięcie lodowej kurtyny umożliwiły budowę tunelu. Lecz gdzie zacząć kopać? Najsensowniej byłoby drążyć tunel z obu końców, bo zaoszczędziłoby to mnóstwo czasu. Idealnym rozwiązaniem byłoby jednoczesne drążenie tuneli z czterech stron, z obu kontynentów w stronę wysp i z wysp w stronę lądów. Lecz prace na małej wyspie Diomedesa mogą okazać się niemożliwe. Mała wyspa Diomedesa jest zbyt mała, aby zmieściły się na niej sztolnie i cały niezbędny sprzęt. Dlatego pierwszym etapem będzie wydrążenie długiego na nieco ponad 2 km tunelu łączącego obie wyspy. Dopiero wtedy powstanie dość miejsca, aby zacząć drążenie tuneli jednocześnie z czterech stron. Lecz celem jest wydrążenie nie pojedynczego tunelu, a trzech. Dwóch dla obustronnego ruchu pociągów i mniejszego tunelu technicznego. Oddzielne tunele dla obu kierunków mają te zalety, że zmniejszają ryzyko czołowego zderzenia pociągów, co byłoby szczególnie groźne, gdyby przewoziły materiały łatwopalne. Najmniejszy 3,5-metrowej średnicy tunel techniczny służyłby do transportu materiałów w trakcie budowy, więc ma być wydrążony jako pierwszy. Po zakończeniu całej budowy pobiegłyby nim światłowody, przewody energetyczne i rurociągi. Lecz transport gazu ziemnego jest sprawą dyskusyjną. Z punktu widzenia zasad bezpieczeństwa gazociągi stanowią pewien problem. Mówimy o skroplonym gazie, łatwopalnym gazie, przetaczanym tuż obok tuneli pasażerskich. Połączenie wybuchowego gazu z torami kolejowymi mogłoby okazać się zabójcze. Dlatego gazociągi muszą przebiegać w odległości co najmniej 60 metrów od tuneli. Gazociąg lepiej puścić po dnie, bo w razie problemów byłby do niego łatwiejszy dostęp. Po zakończeniu budowy tunelu technicznego rozpoczęto by drążenie tuneli transportowych. Zakłada się, że przy pracy w systemie trzyzmianowym wykonanie pierwszej nitki tunelu zajęłoby 5 lat, a drugiej kolejne 4. Dopiero wtedy pierwsi pasażerowie mogliby przejechać z kontynentu na kontynent. Rzecz jasna, jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem. Lecz jest jeszcze jeden problem. Co zrobić, żeby tunel pod cieśniną Beringa nie przeszedł do historii jako największa pułapka świata? Niestety, wiele można się nauczyć z katastrof, do jakich doszło w innych tunelach.
Co najmniej 4 osoby zginęły w wyniku pożaru w tym austriackim tunelu. W tunelu tkwi około 50 aut, tylko kilka wyjechało. 40 osób zginęło w tunelu pod Mont Blanc. Eksperci przyznają, że zawiódł system wentylacyjny, więc liczba ofiar może wzrosnąć. W tunelach pod Alpami doszło do kilku groźnych pożarów. W ostatnich latach prawie 200 osób zginęło w wyniku pożarów, jakie wybuchły w alpejskich tunelach, więc szwajcarskie służby ratownicze szukają nowych metod walki z ogniem. Niektóre z ich metod są tak nowatorskie, że na szkolenia prowadzone w tunelu ćwiczebnym w Hagerbach w pobliżu Zurychu przyjeżdżają strażacy z całego świata. Dziś jest tu grupa z Holandii. Przyjeżdżają tu ćwiczyć realistyczne wypadki. Szkolą się w prawdziwym tunelu z prawdziwym ogniem. Są tutaj, bo na świecie nie ma drugiego miejsca, gdzie strażacy mogliby zetknąć się z ognistą bestią w ciasnym wnętrzu prawdziwego tunelu. To właśnie tu twórcy arktycznego tunelu mogą się dowiedzieć, co zrobić, aby ich tunel był bezpieczny. Szwajcarska placówka jest plątaniną korytarzy wydrążonych u podnóża Alp. Od ponad 40 lat prowadzi się tu badania dotyczące zapobiegania i zwalczania pożarów w tunelach. Po pożarach w tunelach pod Mont Blanc i przełęczą Świętego Gotarda zwiększono nacisk na bezpieczeństwo. Wiele tuneli zostało odnowionych, poprawiono oświetlenie, zainstalowano kamery i detektory ognia. Projektanci tunelu pod cieśniną Beringa powinni wziąć sobie do serca wyniki prowadzonych tu badań. Najważniejsze jest to zrozumienie, że walka z pożarem w tunelu jest dużo bardziej niebezpieczna niż walka z ogniem na powierzchni ziemi. W tunelu cyrkulacja powietrza sprzyja pożarowi, a nie strażakom. Ogień płonący w tunelu zużywa tlen tak szybko, że ofiary często duszą się, zanim ogarną je płomienie. Równie ważne jest to, że tunel działa jak piekarnik. Otaczająca go ziemia jest doskonałą izolacją, co znacznie zwiększa temperaturę panującą w jego wnętrzu. Typowy pożar ma temperaturę około 650 stopni. W tunelach osiąga ponad 800, co wystarcza, by stopić granit. Lecz najstraszniejsze jest to, że w tunelu nie ma dokąd uciec. Choć zagrożone może być życie wielu osób uwięzionych w tunelu, ratowanie ich nie jest główną powinnością strażaków. Strażacy dowiadują się tutaj, że priorytetem jest ochrona budynku. Najpierw schładza się konstrukcja, dopiero potem wchodzi do środka, walczy z ogniem i ratuje ludzi. W razie pożaru pod cieśniną Beringa powinno się zastosować tę samą metodę. Akcja ratownicza w tunelu nie byłaby możliwa bez schładzania ścian i stropu. Zespoły ratownicze wkraczają dopiero po obniżeniu temperatury. Jedynym sposobem prowadzenia akcji gaśniczej jest podzielenie strażaków na małe zastępy, z których każdy znajduje się na froncie przez zaledwie kilka minut, po czym jest zmieniany. Tylko w ten sposób można prowadzić skuteczną walkę z ogniem w tunelu. Lecz ta agresywna strategia naraża strażaków na jeszcze jedno śmiertelne zagrożenie, jakim są zawały wywołane eksplozją. Gdy temperatura w tunelu rośnie, uwięzione w betonie bąble wody zmieniają się w parę. Powodując nagły wybuch obudowy, który zasypuje tunel deszczem groźnych odłamków. Jeśli beton nie zostanie szybko schłodzony, rozgrzane skały mogą stracić spójność i tunel może się zawalić.
Lecz w czasie pożaru w tunelu najgroźniejsze nie są ani gorąco, ani płomienie. Najgroźniejszym elementem pożaru w tunelu jest rozprzestrzeniający się błyskawicznie dym, który całkowicie uniemożliwia oddychanie. W 1999 roku w tunelu pod Mont Blanc duszący dym zabił prawie 40 osób. Gęsty czarny dym wciąż wydobywa się z szybu wentylacyjnego tunelu. Ofiary umierały wskutek zaczadzenia, uwięzione w 11-kilometrowym piecu. Tunel pod cieśniną Beringa będzie prawie 9 razy dłuższy. Umieszczone na obu jego końcach wentylatory nie byłyby w stanie wystarczająco szybko wymieniać powietrza. Nawet gdyby zastosowano najwydajniejsze dostępne urządzenia, podmorski tunel potrzebowałby kilku szybów wentylacyjnych. Lecz zbudowanie takich szybów na wodach cieśniny jest niemożliwe z powodu lodu. Na szczęście znów pomóc mogą wyspy Diomedesa. Na wyspach Diomedesa można umieścić stacje wentylacyjne, tłoczące powietrze do tunelu. I gdyby zaszła taka potrzeba, wyspy mogłyby także być miejscem ewakuacji ludzi z tunelu. Eksperci są zdania, że wydajne wentylatory zamontowane na 6 szybach wentylacyjnych wystarczą, aby ludzie podróżujący tunelem przetrwali nawet najgorszy pożar. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie, twórcy tunelu pod cieśniną Beringa będą musieli przygotować się na każde zagrożenie. Lecz są zagrożenia, których nie da się przewidzieć. Po ponad 12 latach budowy tunel pod cieśniną Beringa byłby w końcu gotowy. Po raz pierwszy w historii ludzkość spięłaby lądowymi połączeniami 5 kontynentów. Afryka, Europa i Azja byłyby połączone z obiema Amerykami. Rosja mogłaby dostarczać Stanom Zjednoczonym gaz ziemny, a Chiny przewozić swoje towary z Szanghaju do Chicago 4-krotnie szybciej niż drogą morską. Lecz przesyłanie niezmierzonych bogactw tym wąskim tunelem może być kuszeniem losu. Ponad 12 tysięcy lat temu pas lądu łączący Amerykę Północną z Azją znikł w odmętach morza. Współczesny tunel także może zostać zniszczony przez trzęsienie ziemi. Jesteśmy w strefie dużej aktywności sejsmicznej, na styku dwóch płyt tektonicznych. Silne trzęsienie ziemi może doprowadzić do zalania tunelu. Na Alasce odnotowuje się 2 razy więcej trzęsień ziemi niż na całym pozostałym terytorium USA. Ta ciężarówka utknęła na autostradzie w wyrwie, którą spowodowało wczorajsze trzęsienie ziemi o sile 7,9 stopnia. Wstrząsy odnotowano od Anchorage przez Seattle po Louisianę. W XX wieku Alaska doświadczyła 3 najsilniejszych trzęsień ziemi na świecie. Ostateczna liczba ofiar nie jest jeszcze znana i wciąż rośnie. Wstrząsy w 57 i w latach 64-65 zniszczyły cały stan. Odbudowa zniszczeń potrwa co najmniej 5 lat. Sejsmolodzy wiedzą, że cieśnina Beringa jest niebezpieczna. Lecz najbardziej niebezpieczne jest to, czego nie wiedzą. Wiemy o uskokach w rejonie półwyspu Seward i cieśniny Beringa, lecz nie wiemy, czy znaleźliśmy wszystkie. Do tej pory w pobliżu cieśniny zidentyfikowano kilka czynnych uskoków. Z mapy wstrząsów na Alasce wynika, że wzdłuż styku dwóch płyt tektonicznych znajduje się kilka groźnych ognisk, zwłaszcza na południu, gdzie mamy uskoki Tintina i Kaltak, oraz na północy, gdzie jest uskok Kobuk.
Jeden z tych uskoków był źródłem silnego trzęsienia niecałe 500 km od cieśniny. W roku 1958 w pobliżu miasta Husla doszło do wstrząsów o magnitudzie 7,3. Trzęsienie ziemi o takiej sile z pewnością było odczuwalne także w rejonie cieśniny Beringa. Sejsmolodzy z ośrodka informacji o trzęsieniach ziemi w Fairbanks pilnie obserwują tektoniczną aktywność Alaski. Sejsmografy nadzorujące rejon cieśniny Beringa zainstalowano w Tin City w pobliżu Wales, gdzie ma się znajdować amerykański koniec tunelu. Wczoraj mieliśmy trzęsienie ziemi w zachodniej Alasce. Tu mamy 6 różnych zapisów tego wydarzenia. To pierwsza fala wstrząsów, a po niej silniejsza fala wtórna. Te wstrząsy były na tyle silne, że w Tin City odczuwano wyraźnie drżenie gruntu. Rejon jest bardzo aktywny sejsmicznie, więc konstruktorzy muszą zaprojektować tunel, który będzie odporny na kataklizmy. Na szczęście ten problem rozwiązano już wcześniej, choć w mniejszej skali. Ukończony w 1977 roku Alaski rurociąg naftowy ułożony został na specjalnie przeciwwstrząsowych podporach. Tunel transportowy będzie umieszczony na kołyskach, umożliwiających mu wykonywanie ruchów poziomych wewnątrz szerszego tunelu osłonowego. Podczas wstrząsów tunel będzie się kołysał, a potem wróci do pierwotnego położenia. Lecz elastyczność tunelu jest ograniczona. Gdyby pośrodku cieśniny doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6, zniszczenia byłyby straszliwe. W całym tunelu co 150 metrów mają być rozmieszczone odpowiednio wyposażone schrony, w których ofiary katastrofy mogłyby przeżyć co najmniej 3 dni, do czasu przybycia zespołów ratowniczych stacjonujących na wybrzeżu. Na szczęście prawdopodobieństwo takiego wypadku jest bardzo małe. Choć to wszystko może wydawać się nierealne, już dziś dysponujemy technologiami potrzebnymi do budowy najdłuższego i najniebezpieczniejszego tunelu na Ziemi. Byłby to idealny projekt dla najbardziej pionierskiego stanu Ameryki. W całej swojej historii Alaska zawsze lubiła wielkie projekty. Już taka jest natura tego kraju, że tu małe rzeczy szybko stają się wielkie. Transalaski rurociąg o długości ponad 30 km był wielkim projektem. Z tunelem byłoby tak samo. Wielkie budowy to na Alasce nic niezwykłego. Wciąż o nich słyszymy. Pytanie brzmi, czy je rozpoczniemy, za jaką cenę i kiedy. Jeśli chce się to zrobić i ma do tego wystarczające środki, to można zbudować praktycznie wszystko. Barier technicznych nie ma, bo dokładnie wiemy, jak zbudować ten tunel. Tunel będzie przecinał międzynarodową linię zmiany daty, a więc wyjeżdżając z Moskwy na Alaskę będzie się docierało wczoraj. Budowa tego połączenia zrewolucjonizuje energetykę i handel na świecie.